kochani, dzień dobry, witajcie w nowym vlogu z centrum Gdańska, tym razem pod Zieleniakiem. Nade mną 16 pięter. Pracowałam tutaj długo na jednym piętrze, potem miałam tutaj długo biuro. A na samej górze jest restauracja Panorama, w której były kiedyś rewolucje Magdy Gessler. Dziewczyny są ze mną i czekamy na grafika, z którym mam sprawę do załatwienia w imieniu jednej firmy. A później idziemy jeszcze parę rzeczy właśnie ogarnąć. Także ja od rana siedziałam przed kompem, więc je nagrywałam. Nic tam ciekawego się nie działo. Więc moi mili, mam nadzieję, że ten vlog będzie przyjemny i że ten dzień jakoś pozytywnie nas zaskoczy. Tak, właśnie jedziemy na 16. Myśmy tam chyba były. W windzie? Byłyśmy tam. To jedliśmy rosół chyba, albo żurek. Żurek. Tam dobry żurek jest. No, także, która już? Ósemeczka, jesteśmy w połowie. Dziewiątka. Tutaj ta winda nie jest aż tak hardkorowa, tak jak ta z ostatniego vloga z urzędu. Klaustrofobiczna. Proszę o przygotowania do szkoły, wasze lub waszych dzieci, bo my pierwszy raz w życiu tak późno zabieramy się za wyprawkę. Kilka rzeczy już mamy, nie mamy najważniejszego, czyli plecaka, więc idziemy zerknąć na propozycję. Pierwsza moja misja, odkąd wróciłam do domu, to misja obiad. Dziewczyny mi rozpakowały część zakupów, także idę się przebrać w jakiś dres i będę właśnie gotować. I życzenie dzisiaj to pierś z kurczaka, takie jak kotleciki w płatkach kukurydzianych. Strasznie dawno ich nie robiłam, więc zaraz sobie wygoogluję, jak to tam było z tym gnieceniem tych płatków kukurydzianych, bo nie pamiętam. No i do tego mizerię, tu już zmywarka po prostu na mnie czeka do rozładowania, kolejne naczynia do załadowania i tak dalej. Jesteś wygłodzony? Wygłodzony jestem, tak. Nie skarż na mnie. Ja ci nie daję. Biedny pieseczku. Może chociaż ogóreczka mi dać? Dajcie mi ogóreczka. Bardzo proszę. Okay. A teraz ja góra dół. Stary po przejściach. Nie sądzę, że brzydki, no bo ma ładny kształt. Stołek, który stoi na takiej podkładce. Na moich dłoniach są rękawiczki moje ogrodowe, o to mi się zawinęła. I w grę wchodzi jeszcze taki spray, taki złoto-brązowy. I właśnie będziemy robić małe upiększanie, ratowanie tego stołka. Myślałam, żeby zrobić go na biało, ale zrobimy go złotą farbą. Muszę przeczytać, ile czasu to musi schnąć, żeby przypadkiem tego za szybko nie wstawić do domu, a jak wiecie, już mój książę, mój pomocnik, jak wiecie, nie wiem, czy pamiętacie z innych filmów, jak wam pokazywałam ten stołek właśnie po przejściach i na nim stała Monstera. Ogromny żółw? Żuk. Ha, żuk! Idziemy z dziewczynami, znaczy, no idziemy, no dobrze mówię, idziemy poczerpać trochę kontaktu z naturą. To jest coś, co mnie bardzo odpręża, bardzo. Co dziewczyny? Luis zdeptał drugiego żuka. Ojej! Luis zdeptał drugiego żuka. Oj, Luisek! Chodź.
Pan a Żuk. Jest laki. On był lak, a jest laki, że przeżył? Louis, jesteś wstrętny. Zabiłeś Żuka. Odwalcie się. Wiecie co? Mam na sobie bluzę starego, bo była pod ręką. Ale która dziewczyna nie lubi chodzić w bluzach swojego faceta? No właśnie, więc o czym my to rozmawiamy, dziewczyny? Widać po moich oczach, że moja forma jest bardzo średnia, bym powiedziała. Bardzo średnia. I na tym ten temat skończmy. Ale takie chwile jak ta, kiedy jestem w lesie z rodziną, kiedy mogę trochę odetchnąć, zebrać myśli, naprawdę mnie pozytywnie nastrajają. Każdy telefon od przyjaciela mnie pozytywnie nastraja. Każda aktywność życiowa. Najgorsza dla mnie jest stagnacja. To jest po prostu coś, co i mnie dołuje, i wtedy, kiedy jest mi źle, sprawia, że po prostu dzieją się złe rzeczy, jeszcze gorsze. Także często się ze mną dzielicie swoimi problemami, przemyśleniami życiowymi, różnymi roztarkami i też wiem, że czekacie na takie pogadanki z mojej strony, różne rady. Moja rada numer 2081. Bądź aktywny, bądź aktywna, wychodź do ludzi. Nawet jak masz więcej powodów do płaczu niż do śmiechu, to skupiaj się na tych drugich. Bo im jest gorzej, tym później będzie lepiej. To są słowa, które ostatnio wypowiedziała Alina, jak byłam u niej w salonie odebrać prezencik od jednej z was. Aż na wspomnienie mi się robi po prostu błogo w brzuszku i na sercu. I te słowa, choć wydawać by się mogło, że dość proste, niosą za sobą bardzo głęboki sens. No tak jest, moi mili. Także bądźmy aktywni. Jak nie mamy z kim, róbmy to sami. Wyjdźmy na spacer, do kawiarni. Czasami nawet wystarczy się przejechać środkami komunikacji miejskiej, pogapić się na ludzi, do kogoś się uśmiechnąć, przekazać dobrą energię, bo ta energia do nas wróci. Zadzwonić do kogoś, zrobić coś pysznego w kuchni, oglądać pozytywne treści w internecie i w telewizji. Ja przyznam wam, że telewizji, znaczy nie telewizji, tylko wiadomości nie oglądam od tak dawna, że nie pamiętam, kiedy ostatnio oglądałam jakiekolwiek, nie wiem, teleekspres wiadomości czy cokolwiek takiego. Trzymam się z daleka od złych informacji wtedy, kiedy do mnie coś dociera i chcę zabrać głos w jakimś temacie, no to robię, ale raczej unikam tego, co daje negatywną energię i to też daje mi siłę. Tak po prostu. Także moi mili, jesteśmy razem, ja jestem z wami, wy jesteście ze mną. To jest po prostu niewiarygodnie piękne. Będzie wszystko dobrze. W końcu tak. Mówię to do was i mówię to do siebie. Nie będę ukrywać. Dziękuję, że was mam. My spędzamy spokojny wieczór z naszym ulubionym serialem znowu. I kolejne chipsy z rozmarynem. Znowu wiewiórka? No, usłyszałeś. Nie, no ten las jest po prostu nieziemski. Musimy tutaj codziennie przychodzić. No tak, co 2-3 dni przychodzimy. My też, no. My też z dziewczynami, zdradzę wam taki nasz rodzinny rytuał. Piotrek też czasami z nami tak łazi. To rude, to wiewiórka. To czarne? To jarzuk! Właśnie, jak nie chodzimy do lasu, to chodzimy sobie uliczkami i oglądamy domy innych ludzi i jakby czerpiemy inspiracje, patrzymy, tak trochę podglądamy tak dyskretnie, jak żyją inni. Patrzymy właśnie na życie, które gdzieś tam się przesuwa, jak to powiedzieć. No, które gdzieś tam trwa. I bardzo to z dziewczynami lubimy. I kolejna tajemnica naszej rodziny, że ja z moją mamą tak chodziłam z naszym pieskiem. My mieliśmy cocker spaniela.
I właśnie, to też był taki rytuał. Tak raz w tygodniu, czasami dwa razy w tygodniu, taki spacer właśnie do dzielnicy domków i sobie wyobrażałyśmy, a jak ja bym miała, to bym zrobiła to, to bym zrobiła tamto. Także jakby te rytuały i te wzorce się powtarzają i to jest naprawdę piękne. Także moi mili, raz jeszcze dziękuję, trzymamy się razem i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Pa!